są biskupi i jest ten, który ma tiarę, reprezentuje na świecie potrójną władzę Chrystusa. To jest papież, a nie pachołek. Choćby to był Wojtyła, Ratzinger czy Franciszek. Pachołki, a nie papieże. Pachołki piekła, a nie papieże. Jak nie zakłada tiary, nie składa przysięgi koronacyjnej, która go zobowiązuje, którą siebie zobowiązuje, że broni wiary katolickiej, nic do niej nie wprowadzi, nie wpuści, nie zezwoli, co wierze katolickiej przeczy, to na urzędzie papieża jest pachołkiem piekła, nikim innym. I Wojtyła takim był. Pachołkiem piekła w białej sutannie. Inaczej nosiłby tiarę i prawdziwy krzyż, a nie krzyż jako znak Pana Jezusa, który na krzyżu przegrał. Jeszcze z rozkraczonymi nogami, że spod siebie z tyłka wydobywa smród. Taki krzyż nosił Wojtyła. Dla sprofanowania Jezusa Chrystusa, czy świadomie, czy nie, nieistotne, taki nosił. A niewidomy nie był i jednego oka nie miał. Jakby jedno miał, by widział, a miał dwa. Porypane jest. Tak Kościół nigdy nie był, jak od pół wieku jest. Nigdy! Papieże upadali w grzechy niemoralne, nigdy nie występowali przeciwko dogmatowi, przeciwko wierze, którą mają obowiązek strzec. Od Jana 23 mamy ten proces, a zapoczątkował go Pius XII zmianą liturgii Wielkiego Tygodnia. Uruchomił proces. Tak nie było nigdy. To może to jest ten czas. I z Księgi Mądrości jest: synu, choćby twój ojciec rozum stracił, nie pogardzisz nim. Mamy szacunek mieć do instytucji, szanujemy papiestwo, ale nie pachołków. Modlimy się o katolickiego papieża, papieża katolika, katolika papieża, nie o pachołka, że Franciszka zamieni, pierwszego zamieni jak drugi, cyrkowiec. Może z Antarktydy będzie, albo z Grenlandii, albo czarny, dla rozrywki. Czarny też może, niech będzie czarny. Czas na czarnego papieża. Kryterium. Żółty, czarny, czerwony, jeszcze jakiś? UFO się też dopomni. My też chcemy mieć zielonego ludzika.